Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Chciałbym się odnieść do filmu prezesa mazurskiej manufaktury SA, pana Jakuba Gromka, który to pojawił się na LinkedInie, na profilu też facebookowym browaru Jurand. Trochę dlatego, że zostałem wywołany do tablicy przez pana prezesa. Że nikczemnie atakuje coś, czego nie rozumiem i że zamiast, prawda, nieść kaganiec oświaty, to za każdy komunikat pobieram ohydnie duże pieniądze na tym kanale i że strasznie ten... Znaczy, powiem szczerze, że zdziwiło mnie jedno, bo ja bym szedł na miejscu pana prezesa w narrację, że to, że browar profesja... upadnie, czy nie będzie już piw profesji, to jest wina Tomasza Kopyry. No, na szczęście, no, znaczy inaczej, no, niestety nie wpadł pan na to. No i jakby szansa minęła, bo ja teraz już to użyłem, jest, prawda, 5 listopada, więc nie może pan już tej narracji wykorzystać, jakby zdetonowałem to, tak? Ale trzeba było iść w to, że to wszystko to wina tego filmu Kopyry o tej profesji. Gdyby tego nie było, to och, och, co to by nie było możliwe. Bardzo mnie ucieszył pana film. Bardzo mnie ucieszył pana film, bo ja muszę powiedzieć, że z duszą na ramieniu publikowałem ten film o tym, że to koniec browaru profesja, bo ten sygnalista nie był mi osobą, którą ja osobiście znam. To jest oczywiście pracownik browaru, jest ten. Natomiast ja osobiście tej osoby nie znałem i była możliwość, że może on ma jakieś zatargi ze swoim pracodawcą, że może on chce się zemścić, że może on mi nie podaje prawdy. I to było moje ryzyko. Ja je podjąłem, ale pan mnie właśnie uspokoił, że wszystko, co powiedziałem, jest prawdą. Dlatego, że ja powiedziałem w tym filmie, że sprzęt z browaru Profesja jest wywożony do browaru Szczytno. Na profilu mazurskiej manufaktury pan cynicznie albo obłudnie cieszy się z powrotu ważenia do Juranda, drugą ręką zakończąc ważenie Profesji we Wrocławiu. I to było powodem, dla którego ja nagrałem ten film, bo mnie to po prostu zdenerwowało. Wkurzyła mnie obłuda i hipokryzja, opieranie całego biznesu na przywracaniu historycznych marek, a niszczeniu historii najnowszej polskiego piwowarstwa. Ale uspokoił mnie pan tym filmem. Przyznaje pan, że tak, sprzęt browaru Profesja trafił do browaru Jurand. Teraz jest... Podaje pan dwa powody jeszcze, dlaczego tak się stało. Pierwszy powód, i te powody chciał mi pan podać, gdybym się zwrócił o komentarz do tego przed publikacją filmu. Czyli pierwsze, że budynek, w którym znajdował się browar Profesja we Wrocławiu przy ulicy Kwidzyńskiej, był systematycznie zalewany deszczami, wodami opadowymi i dlatego nie mogliście dalej tam prowadzić działalności. A drugi powód to taki, że po prostu te pomieszczenia były za małe, bo zmieniły się warunki, trzeba produkować więcej, żeby to się opłacało. No i niestety, ale tam się już nie dało rozbudować. Tylko że są dwa małe problemy z tą argumentacją. Otóż wbrew temu, co pan insynuuje, że ja w jakiś sposób chciałem zaatakować mazurską manufakturę, jej pracowników, udziałowców, pana osobiście, ja w ogóle się nie interesowałem mazurską manufakturą SA. To jest temat, który w ogóle mnie nie zajmuje. To znaczy... Rozumiem, że wy macie jakiś pomysł na biznes, tak? Że przywracacie marki piw, które były ważone kiedyś w dużych miastach. No, powiedzmy, jedyną marką, którą kojarzę i do której mam sentyment, to jest właśnie Jurand, którego pijałem na przełomie mileniów, można powiedzieć, na Mazurach,
pijałem Juranda. Bardzo miałem sympatyczne z nim wspomnienia. No i w sumie reaktywacja Juranda jak najbardziej wydawała mi się sensowna. Skupowanie jakichś marek w stylu Odra, Krak, Bractwo i tak naprawdę opieranie się tylko na tym, że mamy nazwę, mamy jakąś etykietę, która nawiązuje do starej etykiety, moim zdaniem to jest chybiony pomysł na biznes, ale okej, okay, nie moja brocha, po prostu mnie to nie interesuje. No, tego typu działalność za kontrowersyjnym komentatorem sportowym używam tutaj określenia farbowane lisy. I gdybym naprawdę chciał zaatakować mazurską manufakturę, to bym powiedział, że to jest wszystko pic na wodę fotomontaż, że to nie ma żadnego związku z tymi piwami, które były w historii ważone, bo to jest tylko nazwa. Piwa są po prostu ważone kontraktowo gdzieś tam. No i tyle. Natomiast ja nie szukałem powodu, żeby zaatakować mazurskiej manufaktury. Czy widzi pan na kanale jakikolwiek materiał na temat waszego przedsiębiorstwa? Nie ma. Dlaczego więc nagrałem film o tym, że koniec profesji to zbrodnia? Dlatego, że zwrócił się do mnie z tym tematem pracownik browaru Profesja. I pan mówi, że musieliście przenieść sprzęt z Wrocławia do Szczytna, bo wam zalewało i nie było miejsca na rozwój. A co mówi pracownik pana browaru? Mówi, że powiedziano nam, że w browarze będzie remont, my idziemy na urlop i po urlopie wracamy do ważenia. A w tym czasie dowiedzieliśmy się, że z browaru wywożą sprzęt. I co ciekawe, taka była narracja kilka godzin po publikacji mojego filmu. Pojawiły się komentarze widzów, którzy wcześniej nie komentowali, którzy nagle mówili, a ty jak robisz remont w jakimś pokoju, to co, wynosisz najpierw meble z niego, czy nie? Czyli narracja była jednak taka, że no nie, nie, to tylko na chwilę. I powiem szczerze, że ja się trochę bałem, jak publikowałem ten film. Bo mówię, a może to jest tak, że rzeczywiście wjedzie nowy sprzęt do browaru Profesja. Że może są już zamówione jakieś nowe tanki, nowa ważelnia. A ja tu mówię, że ten. Natomiast nie, pan potwierdził. Cały sprzęt browaru Profesja zostaje przeniesiony do browaru Szczytna. I pana teza jest taka. To nie ma znaczenia, czy browar Profesja jest we Wrocławiu przy Kwidzyńskiej, czy jest w Szczytnie w murach browaru Jurand. Twierdzi pan, że browar to są cztery rzeczy. Miejsce, ludzie, receptury i sprzęt. I pan twierdzi, że zmienia się tylko jedna, czyli miejsce. I tutaj bym panu przyznał rację. Jeżeli zmienia się tylko miejsce, to nie pierwszy raz, kiedy browary zmieniają, tak? To znaczy zmieniają siedzibę, rozbudowują się, przenoszą się do większej, zmieniają browar kontraktowy, którym ważą. Zgadza się. Wtedy, jeżeli te pozostałe trzy zostają, to wszystko jest okej. Okay. Natomiast ja twierdzę, że nie zostaje trzy z cztery. Zmienia się miejsce. Pan twierdzi, że zostaną ci sami ludzie. Naprawdę pan uważa, że pracownicy browaru Profesja z Wrocławia przeprowadzą się do Szczytna? Śmiem wątpić, no ale być może się mylę, że zostaną te same receptury. Sęk z tymi recepturami jest taki, że wy przenosicie tę ważelnię i ten cały sprzęt do browaru Szczytno przede wszystkim po to, żeby reaktywować browar Jurand. To nie będzie browar Profesja w Szczytnie, będzie browar Jurand na sprzęcie browaru Profesja. Czyli z tych czterech punktów zostaje tylko jeden punkt. Sprzęt, tak zwane garnki. I pan twierdzi, że ale browar jest ten sam. Otóż nie jest ten sam. Oczywiście receptury można przenieść. No już pomijam, czy tam będzie inna woda, czy nie będzie. Ale okej, okay, przyjmijmy, że receptury można przenieść. Kosęk w tym, że przez ten rok, kiedy działaliście w browarze Profesja, to produkcja Profesji była systematycznie ograniczana na rzecz produkowania piw dla mazurskiej manufaktury piwa. Czyż nie? Piw pod marką Jurand, nie wiem, czy jeszcze Bractwo, Odra. I to jest powód, że się nagle przestało to spinać. Że okazało się, że musielibyście produkować dwa razy więcej, bo sprzedajecie dużo tańsze piwo. Dużo mniej marżowy produkt.
Zamiast piwa kraftowego po kilka, kilkanaście złotych, sprzedajecie piwo quasi-regionalne, które jest na półce między 5 a 8 złotych. I tutaj się hajs przestał zgadzać. Ale to jest jakby nie moja brocha, taka wasza filozofia. Natomiast wróćmy, mówię, do genezy. Dlaczego ja nagrałem ten film? Bo pracownik browaru powiedział mi, że powiedziano im, że w browarze jest remont, a tymczasem jest wywożony sprzęt. No to teraz ja się pytam. Jeżeli sprawa jest oczywista, nie mieścicie się w browarze Profesja, nie ma miejsca na rozbudowę, a dodatkowo browar jest zalewany, to czemu pan nie zrobił zebrania z pracownikami i powiedział tak, słuchajcie, każdy ma gwarantowaną pracę. Jak chcecie jechać do Szczytna, my wam pomożemy się przeprowadzić, załatwimy mieszkanie na miejscu, dodatek mieszkaniowy, nie wiem co jeszcze, dobrą pensję, naprawdę przygoda życia, fajne tereny na Warmii. I wchodzicie w to czy nie? Kto nie wchodzi, dostanie odszkodowanie, przecież znajdziecie pracę w branży. I czy wtedy bym nagrał ten film? Może. Ale bardzo możliwe, żebym nie nagrał, bo bym się nigdy nie dowiedział. To znaczy dowiedziałbym się już po fakcie. A ja się dowiedziałem w trakcie. Dlaczego? Bo pan nie porozmawiał z tymi pracownikami. Bo oni byli przekonani, że są wodzeni za nos. Że mówi im się, że jest remont w browarze. I wracają 14 listopada do pracy. A oni widzą, że sprzęt wyjeżdża. I nie mają do czego wracać. Więc jeśli przyjąć pana wytłumaczenie za dobrą monetę, to niestety, ale popełnił pan wielkie błędy komunikacyjne w ramach swojej organizacji. Po prostu nie potrafił pan przekazać tego pomysłu załodze. No i cóż, ja tylko jeszcze na koniec zapytam, czy browar Profesja będzie miał teraz siedzibę w Szczytnie? Jeżeli pan byłby łaskaw mi odpowiedzieć, czy to jednak będzie browar Jurand, który będzie ważył piwa Profesji? O ile? I taka dobra rada zupełnie for free. Nie za ohydnie duże pieniądze, ale za naprawdę małe pieniądze. Znaczy za darmo, zupełnie za darmo, za zupełną darmochę, jak mawia Jurek Owsiak. Moja rada jest taka. Albo inaczej. Moja prognoza jest taka. Piwa Profesji ważone w browarze w Szczytnie nie będą się we Wrocławiu sprzedawały. Dlaczego? Dlatego, że dla ludzi, którzy znają piwa Profesji, to nie jest tylko nazwa Profesja Alchemik, Profesja Bart. To nie jest tylko, wie pan, tak jak sądzę, macie takie podejście w mazurskiej manufakturze. Piwo Krak, piwo Odra, piwo Bractwo. Nieważne gdzie ważone, ważne się nazwa Bractwo. To jest najważniejsze. Więc dla ludzi, którzy znają piwa Profesji, to nie jest tylko nazwa. Nieważne gdzie jest ważone, nieważne przez kogo. Nie, to nie jest tylko nazwa. Więc te piwa się we Wrocławiu nie będą sprzedawały. I tutaj mówię, stracił pan szansę powiedzieć, że to wszystko przez Tomasza Kopyra, ale ja nie nawoływałem do bojkotu. I nadal nie nawołuję. Wręcz, jakby to było dobrze zakomunikowane i byście to zakomunikowali, słuchajcie, zalewa nam browar, nie mamy miejsca, musimy wyprowadzić sprzęt browaru Profesja do browaru Jurand, piwa Profesji będą przez jakiś czas ważone w Szczytnie, będziemy je tutaj przywozić do Wrocławia, ale prosimy was, kupujcie, bo dzięki temu uda nam się przetrwać czas do znalezienia dogodnej lokalizacji, żeby browar Profesja był znowu we Wrocławiu. Czy pod Wrocławiem, jak pan sugeruje. Ale tego nie zrobiliście. Już jest za późno. Już mleko się rozlało. Mleko się rozlało. Po prostu browar Profesja, jego sprzęt stanie się częścią, a można nawet powiedzieć sercem, browaru Jurand. Tam nie będzie nigdzie napisane na tym browarze, że to jest browar Profesja. Co najwyżej będą nam ważone piwa pod marką Profesja. I moim zdaniem to się nie uda. Bo klienci kraftowi są klientami świadomymi. Więc myślę, że no, tak jak powiedziałem, mleko się rozlało. Tak naprawdę jak się zastanawiałem nad tym wszystkim, to widzę jedno i chyba by było to najlepsze wyjście. To jest znalezienie inwestora, który chciałby otworzyć browar we Wrocławiu. Najlepiej jakiś brewpub.
który odkupiłby prawa do marki Profesja, do receptur, zatrudniłby pracowników browaru i uruchomił coś nowego na terenie Wrocławia. Tylko że obawiam się, że po tym wszystkim to może nie być chętnych za bardzo. No nie przekonał mnie pan, że to nie jest koniec browaru Profesja. Ja uważam, że to jest koniec browaru Profesja. A uspokoił mnie pan, że mi nic nie grozi, bo powiedziałem samą prawdę. Nie wiedziałem, czy to jest prawda, zaryzykowałem, ale okazało się, że tak. Powiedziałem całą prawdę. No dobra, nie całą, ale to, co powiedziałem, było prawdą. Bo ja nie powiedziałem wszystkiego, czego dowiedziałem się od pracownika pańskiego browaru. Bo nie chciałem się narażać na ewentualne reperkusje. Powiedziałem to, co jest faktem. Faktem jest to, że sprzęt browaru Profesja został wywieziony do Szczytna i tam zostanie zamontowany w browarze Jurand. I pan to potwierdził. Jest mi przykro, że browar Profesja w taki sposób kończy działalność. Mam jakąś tak maleńką nadzieję na dnie serca, że może pan skorzysta z tej rady, może znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zainwestować w browar Profesja. Albo może pan sam, czy Brazurska Manufaktura przywróci Profesję we Wrocławiu, bo Profesja ważona w Jurandzie to nie wróżę sukcesu. Naprawdę. No i cóż, dziękuję za ten film. Mimo tych, prawda, ostrych słów o tym, że prawda nikczemnie atakuje, że ohydnie wielkie pieniądze biorę na klatę. I cóż, no przykro mi, że browar Profesja kończy się w taki sposób. Życzę powodzenia, ale proponuję w sumie może to i ten. No po prostu. Życzę powodzenia. To by było wszystko. Do usłyszenia. Cześć.